Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj chciałabym poruszyć z Wami dość, myślę, delikatny temat. Temat dotyczący zabiegów z użyciem toksyny botulinowej. Temat delikatny dlaczego? Dlatego, że wiele osób jeszcze wciąż zgłasza się do gabinetów medycyny estetycznej prosząc o całkowite niemalże zamrożenie mimiki przy użyciu toksyny botulinowej. I w zasadzie nie byłoby w tym nic złego, jeżeli dana osoba dobrze czuje się z takim efektem i wszystkimi tego konsekwencjami, gdyby nie jeden mały szczegół. Jeżeli podajemy toksynę w ten sposób u osoby dość młodej, u której są zarysowane wyłącznie zmarszczki mimiczne, w zasadzie nie ma w tym niczego złego i można osiągnąć całkiem, nawet powiedziałabym, fajny efekt. Jednak, jeżeli podajemy w ten sposób toksynę botulinową, jeżeli osiągamy taki efekt całkowitego zamrożenia, czyli na tak zwaną blachę, u osoby starszej czy troszeczkę już zaawansowanej wiekowo, możemy uzyskać efekt wręcz przeciwny i dość nieładny. Dlaczego? Dlatego, że uzyskujemy efekt bardzo mocnego wygładzenia i napięcia w obrębie czoła, w obrębie kurzych łapek. Tutaj skóra jest napięta i wygładzona, a reszta twarzy nie wygląda dobrze. Podkreślone są jeszcze bardziej wszelkie mankamenty naszej urody. Widać doskonale wówczas różnice w wiotkości skóry, w jędrności. I co warto zrobić? Zanim zdecydujemy się na taki efekt, jeżeli oczekujemy takiego efektu, warto najpierw przed zabiegiem z toksyną botulinową poddać się kilku zabiegom, które będą ujędrniały i naprawiały strukturę naszej skóry. Wówczas ten efekt zdecydowanie będzie lepszy i korzystniejszy.